już ostatnie, proszę Państwa, 4 minuty meczu pomiędzy Wisłą Kraków a drużyną Basket Opalenica. Od początku tego spotkania prowadzi Basket. Praktycznie w pierwszej kwarcie były momenty, że prowadziła Wisła. Ale Basket wyszedł na prowadzenie i cały czas utrzymuje takie prowadzenie w granicach 10 punktów. W tej chwili 60 czy 54, 9 punktów włącz ataku. Ja myślę, że drużyna pana Aleksandra Ziobro dowiezie zwycięstwo do końca. Choć do końca 3,5 minuty. Jeszcze może się sytuacja zmienić. Tylko Wisła musi trafiać i dobrze bronić. No, normalne. Nie stracić. Kolejny przechwyt Stankowskiego. Fantastyczna szybkość. 6 przechwytów Stankowskiego, po których zdobywa kosz, punkty sam na sam z koszem. Jeżeli miałbym wybrać MVP meczu, to Stankowskiego bym wybrał. Zdecydowanie. Tak. I teraz ładnie ten zawodnik potrafi rzucić za 3. Jeszcze woła trener piecu. Ławka się obudziła. Do końca 2,5 minuty. Czyli proszę Państwa, można to nadrobić. Znowu penetracja, mocny wjazd na kosz, ale troszkę Hubercik trzeba podawać też. Zamyka oczy. To ja tylko rzucam zamkniętymi. Tam, gdzie się dwóch bije, trzeci korzysta i skorzystał z tego Gruszyński. I znowu z efektownym wyjściem kolejne punkty Stopierzyńskiego. Przewaga 10-punktowa Basket Opalenica. Tak by musieli chłopcy Białej Gwiazdy dwie, trzy akcje wybronić i by się zrobiło gorąco na parkiecie. Ale co próbują dojść na 7 punktów, od razu tracą, nie bronią i nie znajdują lekarstwa na stopie Żyńskiego, który tutaj penetruje. Albo punkty zdobywa, albo stratę, ale jak mówiłem wcześniej, dla mnie MVP tego meczu jest zawodnik numerem 12, Stankowski. O, teraz znowu kolejny przechwyt, bo ma chyba już 10 przechwytów w tym meczu. Stanik popularny. Dzisiaj w rozmowie z nim Stankowski powiedział, że jeśli nie zostanie koszykarzem, bo nie ma za bardzo wzrostu, to przerzuci się i będzie ćwiczył kulturystykę, że chce być takim pudzianym w przyszłości. Może akurat pójdzie już jeden Fifulek, pozdrawiamy Fifulka, który zrezygnował z Opalenicy i teraz tam jakieś walki trenuje. Kung fu czy coś. Fifula pozdrawiamy, a rzuca oczywiście Gruszyński, który marzy o karierze koszykarskiej i graniu w dobrym zespole w PLK, czy w przyszłości w Eurolidze, takie marzenia skryte. Skryte marzenia każdy chłopak ma. Kubala. Nad koniec. Siarka Tarnobrzeg już czeka na drużynę z Gdyni, która przyjedzie pociągiem i na zmęczeniu będzie musiała grać. 69-58, 11 punktów przewagi Basketu Opalenica w białych strojach, posiadanie piłki. Hubert teraz odegrał na szczęście i ładny rzut.
Powiem tak, MVP meczu na pewno Stankowski, ale jeżeli chodzi o rzut i taką mądrość boiskową, to Gruszyński by był takim drugim moim graczem. Postaram się wybrać piątkę dnia i najlepszego zawodnika. I zmiany, skrzypek wchodzi, Kaczmarek. No ja już będę kończył filmik z tego meczu. Wiemy już, że zwycięstwo Opalenicy i podejrzewam, że był to mecz o pierwsze miejsce w grupie. To tyle z Wieliszki, z Zibi.